Cześć moi kochani, z tej strony Zawsze Oki, a dziś przychodzę do was ze squishy, które kupiłam w Carrefourze za 6,99. Zaraz zrobimy jego unboxing, zobaczymy jego plusy i minusy, a tymczasem zapraszam cię na odcinek. Właśnie mi się przypomniało, że to jest podobne squishy, które miałam u Glam Pauli w unboxingu tych jej paczek, mystery boxów. Więc w sumie jestem ciekawa i chyba wydaje mi się, że już troszeczkę mam takie pozytywne myśli, że będą one fajne. Tylko taki minus jest tego, że te squishy w sklepach jest strasznie porozrzucane, pootwierane. To były takie dwie ostatnie paczki, które były w miarę okej. Okay. Tutaj już widziałam takie lekkie zabrudzenie na tym serduszku, co mi się nie podoba. Ale przekonał mnie fakt, że tu jest taki, no nie wiem jak to nazwać, pączek czy nie pączek. To różowe jest naprawdę piękne, ale to zaraz sprawdzę, jak to się nazywa i co to w ogóle jest. Więc może zaczniemy od tego ice cream, czyli mini lodzika. Jest on naprawdę bardzo, bardzo fajny. No i oczywiście jest on zadbany, zobaczcie. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej tragedii. Troszeczkę bym powiedziała przybrudzony, ale na tyle przybrudzony, że mogę to sobie ściągnąć jednym ruchem palca. No i zgniatamy go. I jest bardzo delikatny, naprawdę. Zobaczcie, ściskamy ile się da, troszeczkę go pomęczymy, żeby sprawdzić jego trwałość i wstaje. Oczywiście bardzo fajnie jest zamontowany breloczek, ale, tutaj jest taka dziurka wyżłobiona, musiało odpaść lub ktoś jak się bawił, nie wiem. Okej, więc Jumbo Squish i tak to się nazywa, znajdziecie na dziale z zabawkami, w Carrefourze akurat u mnie było, więc sobie tutaj to z powrotem włożę ten breloczek i otwieramy drugi, którego jestem ciekawa. Już się dowiedziałam tutaj na opakowaniu, że to jest ciasteczko czekoladowe, ale o, mamy to. Wow, to naprawdę jest urocze. Zobaczcie. To jest piękne. No i one wszystkie pachną tak słodko, ale boję się, że jak go zgniotę, to odpadną te dodatki tutaj. A zadaniem squishy jest to, żeby się nim tak bawić, troszeczkę go miętolić, bo to nas odstresowuje, więc jedna wielka próba, zobaczymy ile odpadnie tych dodatków, ale zgniotę je naprawdę delikatnie, żeby na początek sprawdzić, czy coś się z nim stanie, ok? Dobra, nie ma tragedii. Na różne sposoby pozgniatam. Okej, nic nie odpada, więc naprawdę mega plus. Troszeczkę mnie denerwuje to, że jest tak niedokładnie wycięty. Tutaj widzicie to zapewne. Takie nie do końca to wygląda okej, ale moim zdaniem to jest dalej urocze i naprawdę ładne. Tym bardziej, że za 6,99 to jest moim zdaniem bardzo mało. No i tu mamy takie serduszko jeszcze. Widać, że chyba ktoś się nim bawił albo się zafarbiło, ale moim zdaniem to jest niemożliwe, ponieważ zobaczcie, jest tutaj takie ono niebieskie. Nie wiem, czy to będzie widoczne w świetle, próbuję to wam złapać. O, jest takie przybrudzone tutaj w tym miejscu, ale widzę, że kamera nie do końca oddaje to samo, co ja tutaj mam na żywo, więc to mnie bardzo, bardzo dziwi, ale widzicie tutaj. Czekajcie, ostrość wam zrobię, tutaj jest takie brudne, tu jest brudne, no i z tyłu jest brudne. Wydaje mi się, że kamera to nie do końca pokazuje dokładnie, to nie zmienia faktu, że to serduszko jest urocze. Ściśniemy je, wszystko fajnie, delikatnie się rozwija tutaj. Naprawdę, gdyby nie te niebieskie tutaj takie pomalowania, no to nawet byłoby okej, moim zdaniem, ale moim zdaniem tutaj te ciasteczko wygrywa na 100%. Zobaczcie, o, ściskamy je, raz, dwa, trzy. O, po posypka nic nie odpadła, więc naprawdę szacun dla nich, serio. Pokażę wam jeszcze inne, jakie były rodzaje squishy, ale ja już w tamtych nie przebierałam, ponieważ wszystkie były pootwierane i niestety popsute. Jeszcze próbowałam tego loda upolować, ale no i bym chciała, bardzo, bardzo bym chciała tutaj tego takiego gofra bym po, że to jest chyba gofer, nie? Zobaczcie. To różowe, to jest gofer. Moi kochani, to są moje squishy z Carrefoura. Nigdy bym się nie spodziewała, że w Carrefourze pojawią się te zabawki. Ktoś mi napisał, że też pojawiają się slajmy w Carrefourze, ale niestety u mnie jeszcze nie znalazłam. Będę polować i niebawem na pewno pojawią się na kanale. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć kochani, pa!